spotykają się, aby się nie spotkać. A gdzie? Na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Kto wyszedł, kto przyszedł, nie widać. Transmisja z obrad sesji powiatu to typowy przykład, jaki powinna wyglądać transmisja z obrad sesji. Brak planu ogólnego, złe kadrowanie, przesterowany dźwięk. Ale nie to będzie meritum dzisiejszej rozmowy o. Skupimy się na wydarzeniach z ostatnich sesji Rady Piotra Tomaszowskiego. Jak ci przyjdą, to ci wyjdą. Powołania, odwołania i zabawa trwa. Za pieniądze podatnika. To jest zjawisko żenujące. Jak rozkapryszone dzieci. Chyba wyborcy się pomylili albo są zawiedzeni, nie widząc oblicza swych wybrańców. Do programu zaprosiliśmy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Radzie Powiatu Tomaszowskiego, pana Szczepana Goska. Rozmowa o Magdalena Kowalczyk. Zapraszamy. Witamy w programie. Witamy pana. Witam serdecznie panią redaktor. Witam też serdecznie drogich widzów i życzę miłych refleksji. Panie Szczepanie, nim przejdziemy do meritum, proszę nami widzom przybliżyć, jaki jest pana staż w samorządzie. Bo uważamy i domniemamy, że nie jest pan przysłowiowym nieopierzonym kurczakiem w tym temacie. Znaczy moje działania samorządowe i może nie tyle ściśle polityczne wiążą się gdzieś od lat 90., gdzie wspierałem i organizowałem wybory samorządowe, wtedy będąc młodym, jeszcze nieopierzonym działaczem samorządowym, stwierdziłem, że za wcześnie. Wolę się przyjrzeć, wolę tych starszych kolegów, czy nawet brata wtedy wysłałem też do samorządu, do powiatu i wtedy tak moje początki były w latach 90., 2000 później i sam też byłem radnym powiatowym w 2006-2010, ale w międzyczasie cały czas gdzieś tam będąc blisko samorządu czy będąc blisko polityki, też jako radny powiatowy ówczesny sprzed prawie 20 lat poznałem wtedy radnego powiatowego z Opoczna, obecnego posła Roberta Telusa. Także do tej pory gdzieś tam funkcjonujemy razem i funkcjonuję też w samorządzie, a w polityce może mniej, ale też przyglądam się i wspieram dobre działania. No to przechodzimy do tematu. Takie pierwsze pytanie. Czy spotkał pan się kiedyś z taką sytuacją absencji radnych na sesji? Jest to w ogóle brak, uważamy, to jest w ogóle brak szacunku do wyborcy, podatnika, ale to jest też brak i do mandatu tego radnego. Szacunku oczywiście. W radzie czy w radach powiatu czy gminy raczej się nie spotkałem, nie przypominam sobie, ale wiemy sprzed lat, jaka była sytuacja na przykład w Sejmie, gdzie była obstrukcja, gdzie było okupowanie nawet tej mównicy. W wyborach samorządowych czy w radzie powiatu obecnie właśnie mamy takie sytuacje, ale to jest myślę też siła niektórych radnych bądź chęć przejęcia i zaskoczenia, może nie tyle przeciwnika, co drugą stronę sceny tej samorządowej, niepolitycznej, nie chcę powiedzieć. I dlatego takie są sytuacje, ale myślę, że powinniśmy więcej rozmawiać niż starać się kiwać tak jak piłkarze na boisku, bo to jest kiwanie i karny, próba właśnie tego karnego wymuszenia czy też autu, tak, wyautować. A myślę, że samorządowcy, a mieszkamy tutaj, nie mieszkamy gdzieś tam na Księżycu czy w innym województwie, ale mieszkamy bądź w Tomaszowie, bądź w okolicy Tomaszowa. Dlatego powinniśmy rozmawiać, a nie próbować się kiwać. Jedni wychodzą, drudzy przychodzą. Tak. Jaka jest tego przyczyna? To tak jak powiedziałem przed chwilą, przyczyna jest próba kiwnięcia, zaszachowania, przejęcia władzy, czy też wyeliminowanie tych, którzy w tym momencie zarządzają tym na przykład powiatem, tak? No, podobna sytuacja chyba też jest i w Radzie Miasta, gdzie próba też była inna, żeby mieć przewodniczącego po jednej stronie, a inaczej powiedzmy dogadali się
radni inaczej jest, czy w Radzie Miasta, czy w Radzie Powiatu, czy też w różnych gminach. Tak? Są czasami wójtowie, gdzie mają większość przeciwko sobie, ale kwestia dogadania się, to jest podstawa, argumenty i różnimy się, ale pięknie się różnimy, spotykajmy się, rozmawiajmy. Wyjaśnienia bądź brak wyjaśnień. Natomiast co ma powiedzieć, jak to w ogóle wygląda, pół sali pustej, czasami cała sala pusta, przed płatnikiem, czyli wyborcą. Ten płatnik wyborca jest pracodawcą właściwie. Tak. Zaczęło się to jakiś czas temu, bo pewno pani redaktor nawiązuje do sytuacji w Radzie Powiatu sprzed kilku miesięcy i obecnych tygodni, gdzie zarząd powiatu zwołuje sesję, opozycja nie przychodzi, ale wtedy było w punkcie porządku obrad, między innymi odwołanie zarządu, czy też odwołanie starosty. Opozycja nie przyszła. Nie wiem dlaczego, podejrzewam, że dlatego, że bali się, że nie przejdzie ich działania, czy presja, żeby odwołać zarządu. A jeśli przegraliby to głosowanie, to następne głosowanie o odwołanie zarządu czy starosty mogło być dopiero za pół roku. I dlatego nie przyszli. Tutaj w tym momencie, kiedy też my nie przyszliśmy, ale to zwołało tylko 6 radnych z Koalicji Obywatelskiej, tylko po to, żeby odwołać przewodniczącego. No i oczywiście uważam, że to też z naruszeniem prawa, chociaż sprawy było powołanie, ale później odłożenie sesji było niezgodne ze statutem powiatu tomaszowskiego. Do tego chciałam właśnie nawiązać, bo jeden z radnych, tak, on w ogóle bez wyjaśnienia przekładają sesję na inny dzień, na następny dzień. Dlaczego? Bo brakuje jednego ze szczepów, będzie brakowało głosów, bo to przecież o to chodzi, tak, o nic innego. Ten widz wcale nie jest laikiem i aż taki nie jest, powiem kolokwialnie, głupi, patrząc na to wszystko. Ta właśnie sesja, kiedy odwołano właściwie przewodniczącego Rady Powiatu. Za co? To znaczy... Za co go odwołano? Znaczy, to Koalicja Obywatelska podała kilka tematów, które uważam, że to tylko zbitki słowne i za to, czy to jest sesja nadzwyczajna, czy zgodnie ze statutem inaczej się powinno nazwać. Ale wiemy, że chodziło o sesję w trybie przyspieszonym zwołanie, nie w trybie zwykłym, czyli 7 dni. O to tu chodziło, a powiedzmy podchodzenie do takiego słownictwa tylko i za to tylko odwołanie, to uważam, że zbyt słabe argumenty. A chodzi przede wszystkim o odwołanie radnego z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. O to przede wszystkim chodziło Koalicji Obywatelskiej, żeby odwołać, tak? Panie Szczepanie, od ponad 20 lat retransmitujemy sesję i nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, że radny bez artykułowania, bez wyjaśnienia, dlaczego, po prostu nagle podnosi rękę, bo on by chciał przenieść sesję na dzień następny, milcząc się z kolegami radnymi, którzy przyjechali z różnych miejscowości. Uważam, że to jest mocno lekceważące wobec widzów, wobec wyborców, ale wobec i radnych, którzy przyjechali z różnych stron całego powiatu, ale i wobec naczelników różnych wydziałów w starostwie powiatowym. Jeszcze po zapytaniu starosty bądź przewodniczącego Rady Powiatu, żeby podał powód tej przerwy, ogłoszenia przerwy, on lekceważąco mówi, że nie, bo on ma takie widzimisię. A jeśli przegrywa głosowanie i chcemy dalej procedować te punkty, gdzie naczelnicy czekają, są przygotowani do omówienia poszczególnych punktów, jest porządek obrad. Jeśli jest nieprzychylne głosowanie, to część radnych wstaje, wychodzi sobie i zrywa kworum. Dla mnie to jest bardzo lekceważące. Takie właśnie zrywanie, takie wychodzenie, wchodzenie, w ogóle nie przybywanie na sesji. Ten widz ogląda pół sali pustej bądź całą salę pustą, tak? Czy takim radnym należy się dieta? Dieta to jest uwarunkowane zgodnie z przepisami prawa, czy zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym bądź statutem. I przecież wystarczy być na sesji tej zwykłej
nie tej zwoływanej z dnia na dzień i dieta się należy, ale oczywiście powinno to być w regulaminie zmienione i dobry pomysł pani redaktor tutaj podpowiedziała, żeby coś takiego w przyszłości zgłosić i postaram się dokumenty przejrzeć, też porozmawiać z prawnikami, czy jest to możliwe, żeby w taki sposób właśnie tych radnych zmotywować, żeby nie było tak, że sobie mówi, że jest w Zakopanem jeden z radnych, jest sesja zwoływana, inni mówią, no dobrze, jak jest jeden radny w powiecie, z dnia na dzień jest zwoływana sesja, więc chyba nie będzie tej sesji, tak? No i niektórzy się też podchodzą tak, żeby nie być na tej sesji, tak? A on z Zakopanego przyjeżdża, jednak jest na sesji, bo różne są inne tam podejścia. Uważam, że to też jest nieuczciwe wobec nawet nas radnych, tak? Takie w ogóle w trakcie tej sesji, która się niby miała odbyć, potem się nie odbywa, przeliczanie, no ilu nas jest, tak? Czy nasz szczep ma większość, czy ma mniejszość, czy przejdzie to, co chcemy przepchnąć, tak? No to jest po prostu niepoważne, ale to jest niepoważne w stosunku do podatnika, do wyborców, którzy wybrali tych radnych. No i przecież jak w ogóle im nie wstyd w oczy patrzeć podatnikom. Ja z natury rzeczy szukam dobrych wyjść, pozytywnych rzeczy i współpracy i tutaj ja bym to troszeczkę usprawiedliwił, tę sytuację, gdzie nowa kadencja zaczęła się niedawno i dlatego jest to takie mocne przepychanie, ale musimy zgodnie z literą prawa nawet się zachowywać. Jeśli jest sesja, jeśli nie ma kworum, to powinniśmy czytać właśnie literę prawa, bo jeśli nie ma kworum, prowadzący obrady, czy to przewodniczący, czy zastępca, przerywa sesję, czy nawet kończy sesję, nie odkłada przerwy na późniejszy termin, tak? Bo nie można przegłosować, powinien się przegłosować, gdzie przecież statut wyraźnie mówi, że 12 radnych musi przegłosować przerwę. A jeśli nie ma 12 radnych, czyli sesja tak w ogóle nie odbyła się, nie miała miejsca. I tutaj za tą sesję radny nie bierze pieniędzy. Nie powinien i zgodnie z przepisami prawa żadnej złotówki, żaden radny za sesję, gdzie się nie odbyła. Czyli chyba w sierpniu któregoś dnia, gdzie zarząd zwołał i prowadził wtedy przewodniczący rady Marek Kociubiński, otworzył sesję, nie było kworum i zakończył. I tej sesji traktujemy jakby nie było. Ale inne miejsce było 20 września, gdzie wiceprzewodniczący otworzył sesję, a później zobaczył, że nie ma kworum, więc sobie samoistnie, bez głosowania, naruszając nie tyle ustawę o samorządzie powiatowym, co statut powiatu tomaszewskiego, przeniósł sobie na inny termin, na 1 października. A jeśli 1 października nie byłoby kworum, to on by sobie przeniósł to na 1 listopada, 1 grudnia i w nieskończoność by tak było. No, mogło być, bo 11, jeśli przy każdej sesji zwołanej bezprawnie 11 radnych by było, nie byłoby kworum, to by tak w nieskończoność. A gdyby radni chcieli wszyscy się zebrać, gdyby przewodniczący Rady Powiatu chciał zwołać sesję, czy zarząd, nie mógłby zwołać, bo trwa przerwana sesja, ta niezgodna z prawem. No to ta właśnie jedna z sesji trwała 10 dni, bo tyle trwała przerwa. Tak, tak, ale jeśli radni przegłosowali, to jest to w majestacie prawa. Jest to na pograniczu, ale jest zachowane prawo, gdy większość, minimum 12 radnych, przegłosuje przerwę. No, jest to zapisane, tak? Jest to możliwe, chociaż może wobec widzów, wobec radnych, naczelników niefortunne i może w jakimś stopniu lekceważące przeniesienie bez jakiegoś większego powodu, ale jest to z prawem. Ale jeśli się przerywa sesję niezgodnie z prawem, to już jest, no, to już jest mocno nie fair, mocno. Panie Szczepanie, jeszcze wrócę do jednego faktu. Nawiążę do tego, co może już mówiliśmy, ale tak jeszcze może za mało dokładnie. To wychodzenie radnych z sesji. Nagle któryś z radnych, nie tak dawno pan Kowalczyk, zgłasza, żeby sesję na kolejny dzień przenieść. Czy to nie można po prostu jednego z punktów, który komuś jest niewygodny, jak wotum dla zarządu, ten sam punkt
przenieść na kolejny dzień? Przecież pozostałe punkty są bardzo ważne dla mieszkańców Tomaszowa, powiatu i one powinny być procedowane. Oczywiście, to co mówiłem wcześniej, powinniśmy rozmawiać na argumenty. Jeśli wolą tej mniejszości ówczesnej było to, żeby odwołać zarząd, odwołać starostę, a ten punkt nie chcieli procedować, to przecież mógł właśnie ówczesny radny pan Kowalczyk zgłosić punkt o przeniesienie czy nawet wyrzucenie tego punktu dotyczącego głosowania nad wotum, nad zarządem w późniejszym terminie, a mogliśmy procedować nad pozostałymi punktami, gdzie tam były finanse, to tak jak powiedziałem wcześniej, tak? Naczelnicy byli przygotowani i to koniec miesiąca, koniec kwartału i to było bardzo ważne, żebyśmy przegłosowali, bo to były no, ogromne pieniądze, mogliśmy stracić. I później spotkania, bowiem bo uczestniczyłem w tych spotkaniach z dnia na dzień, godzinami siedzieliśmy, co zrobić. Przychodzą naczelnicy, przychodzi Wydział Finansów, co zrobić? Przychodzi pani skarbnik, bo pieniądze powiat straci, bo był jeden z punktów. A jeden z radnych zgłosił przerwę, nie to nie, obrazili się, wcześniej podpisując listę obecności. Podpisując listę obecności, bo co innego, gdy radny nie przyjeżdża, nie przychodzi, nie podpisuje. Ale tu podpisał listę obecności, podpisali wszyscy obecnie wtedy na sesji. No a po rozpoczęciu sesji punkt zgłoszono przerwę, nie przeszło, to wychodzimy. Uważam, że ci radni, którzy wtedy wyszli, powinni zwrócić dietę. Tak, wtedy tak, bo oni podpisali listę obecności, byli, a po kilku minutach wyszli. A wychodzą z sesji. I musieliśmy szybko, w trybie natychmiastowym, szybko zwoływać sesję, praktycznie z dnia na dzień i umieścić ten punkt dotyczący finansów, żeby powiat nie stracił ogromne pieniądze. To takie może to pytanie się nasuwa, panie Szczepanie. To co do tej pory ta obecna Rada Powiatu zrobiła dla podatnika, dla ludzi, dla powiatu, dla miasta? Co zrobiła? Znaczy my radni może nie tyle robimy, tylko my radni patrzymy na zarząd, tak? My radni wybieramy ten zarząd. To zarząd pracuje dla całego powiatu, to starosta pracuje, który przewodzi temu zarządowi, a my radni mamy wspierać bądź krytykować, jeśli coś jest źle, tak? Mamy podpowiadać dobre rzeczy, a złe ganić i podpowiadać, jak zrobić, żeby było dobrze. Ale macie być wsparciem. Bo to jest najważniejsze. Wy macie być wsparciem, macie rozwiązywać problemy, a nie je tworzyć. Tak jest, wsparciem. Nawet opozycja powinna być wsparciem. Przykład piękny jest z ostatnich dni Sejmu, gdzie jedna z posłanek koalicji z Lewicy była za CPK. Inni chcieli ją, powiedzmy, ze swojego klubu, chcieli ją odwołać, ale część posłów postawiła się ponad podziałami i wsparli ją. I tak powinni radni działać też w Radzie Powiatu, miasta, ponad podziałami. Otóż to my to od wielu lat tak powtarzamy. Bo przecież podatnik was wybrał, was wszystkich, w mieście, w powiecie. No tak, podatnik też, wyborcy. Ale podatnicy no, płacą o tym mówię. Na nasze diety, na nasze dojazdy, przyjazdy, spotkania, płacić zarządowi, tak? My pracujemy, mamy ciężko pracować, jak tylko możemy dla całego powiatu, bo po to jesteśmy. Podkreślamy zawsze, to jest rola służebna, niekontrolująca, tam może w zarządzie, tak, żeby te pieniądze były dobrze wydatkowane, ale nie można tego wetować, nie wiem, no wstrzymywać pomocy, realnej pomocy dla różnych instytucji, szkół i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli są te przerwy, czy nawet jeśli ktoś jest przeciwko, ale powinno przedstawić argumenty. Przede wszystkim. Bo jestem z opozycji, bo jestem skądinąd, to ja przeciwko jestem. Ale przecież argument, możemy się dogadać, możemy jakieś porozumienie złapać, gdy się dogadujemy, gdy rozmawiamy, gdy są argumenty. Ale jeśli nie ma w ogóle argumentów, nie, bo nie i wychodzę, no to jak rozumiem? No to ktoś taki nie powinien w ogóle zajmować tego stanowiska, tego miejsca tam w tej Radzie, w jednej czy w drugiej. To chyba jest źle wybrany ten radny. To znaczy może nie tyle źle wybrany, co każdy... Panie Szczepanie, źle wybrany. Może się niektórzy... każdy zagubić. No ładne wytłumaczenie, naprawdę. I myślę, że tu jesteśmy po to, jest telewizja, są media różnego rodzaju. Ja media się roześmieję naprawdę, bo jak to słuchają widzowie, którzy wybierali tych niektórych radnych, no to się aż za głowę chyba w tym momencie złapią. Bo jak to? Się zagubi radny, tak? Radny się zagubi. Jemu... No tak, każdy może się zagubić. No każdy się tylko może, oczywiście. Ważne, żeby on wrócił na swoje tory, żeby zmienił swoje zachowanie. Bo jeśli
raz, drugi popełnia błąd, to się zgadzam. Nie powinien być taki radny. To się zgadzam w tym momencie. I pewno pani redaktor o to chodzi. Działa, że... tak, oczywiście, działa przeciwko ludziom, przeciwko instytucjom. Notorycznie powtarza błędy. No przecież to jest tak. Rażące. No jest jeden, powiedzmy, samozwaniec, można powiedzieć, który o dziennikarstwie mówi, to notorycznie uważam, że skłóca ludzi. No skłóca to chyba nie jest tajemnicą, gdzie zostałem zablokowany, bo się sam chwalił, że zostałem zablokowany, ale nie dlatego, że coś złego powiedziałem, czy ubliżyłem komukolwiek, bo jestem przeciwny takim słownictwu i staram się też krytykować tych, którzy nadużywają języka krytycznego, a argumenty. Na argumenty dyskutowałem na jego portalu, no to za mocne te argumenty były, za silne moje argumenty, no to zablokował. Inny też radny, który raz mnie zablokował, później odblokował, ale jeśli dyskusja nie szła po jego kierunku, to mnie znowu zablokował i uważam, że mija się z prawdą, bo ten radny raz pisze u siebie, że jest 2 października sesja, a później innym razem pisze 1 października, że jest sesja. No to wprowadza w błąd. A jeśli ktoś wprowadza kogoś w błąd, no to jest kłamstwo chyba, tak? Panie Szczepanie, ale czy radny powinien hejtować? Absolutnie, nikt nie powinien hejtować. W ogóle nikt nie powinien hejtować. Nie. Ale ktoś taki jak radny, który jest wybrany przez... No przez ludzi, przez lud dosłownie. Nawet, i on do takiego czegoś, do takich czynów posuwa się? Nawet uważam, że może nie tyle radni czy osoby publiczne hejtują, ale jeśli pytaniami. Na swoim portalu, ja już się śmieję, bo to jest po prostu żenująco. Żenująco brzydkie, wstrętne i słabe, bardzo. To znaczy nie tyle sam hejt, może sprowokować, co odpowiednio skonstruowane pytania. Na które się samemu odpowiada? Samemu się odpowiada, ale jeśli źle będzie postawione pytanie, teza, czy nawet tytuł jakiegoś artykułu, gdzie w samej treści już gdzieś tam jest kłamstwo albo na pograniczu kłamstwa, no to później tacy czytelnicy no aż proszą o to, żeby hejtować i później jest. Można, każdy może mieszkaniec, każdy widz, który nas tutaj ogląda, może spojrzeć, jakie tam są niewybredne teksty. Tam nie ma argumentów. Nie ma argumentów. I dlatego... Jest obrzucanie błotem, tak. Po prostu hejt, czysty, tak wstrętny tak. Hejt. Ale tak jak powiedziałam, też tu nieraz poruszamy te tematy hejtu w różnych innych programach z innymi gośćmi programów. To są ludzie bardzo słabi, to są ludzie z problemami i oni się powinni leczyć. Więc my tym wszystkim hejtującym życzymy zdrowia, panie Szczepanie. I to jest teraz może dobry moment, żeby powiedzieć, jakie są w ogóle obowiązki i prawa radnego. Bo my z tego, co obserwujemy, to chyba tylko macie same prawa, nie macie obowiązków. Nie jest dużo obowiązków, co pewno, jakby tak się przyjrzeć, to każdy mógłby powiedzieć, między innymi obowiązek uczestnictwa w komisjach różnego rodzaju, obowiązek uczestnictwa w sesjach, obowiązki też reprezentowania powiatu na zewnątrz, tak, i dobrego reprezentowania przede wszystkim. A przede wszystkim praca w komisjach, czy to zdrowia, rewizyjnej, edukacji i innych komisjach, tak? Ja osobiście uczestniczę w Komisji Budżetu, czy też w Komisji Rewizyjnej, gdzie jestem przewodniczącym. To też kontrolujemy, ale i podpowiadamy co dobrego, czy też do zarządu zwracamy się, żeby jakieś większe wsparcie dać, czy to na jakąś szkołę, czy teraz jest głośno, to głośno też o szpitalu się mówi. A to wszystko podlega w jakimś stopniu pod powiat i my tam powinniśmy czuwać. Ale nie to, że wpadniemy gdzieś do jakiejś instytucji i bałaganu narobimy. Po to, żeby skontrolować i opisać. To tak. Nie o to chodzi. Ja to ciągle powtarzamy. Naprawdę, panie Szczepanie, żyjemy w takich czasach, gdzie rzeczywiście jest tyle ludzi potrzebujących, ludzi, zwierząt maltretowanych. Wszyscy potrzebują realnej pomocy. Realnej pomocy. Jeżeli ktoś naprawdę ma za dużo energii w sobie, rozpiera go ta energia, nie wie co z tym zrobić, no to może niech się uda do schroniska dla zwierząt. Tam naprawdę jest co robić. Tam każde ręce się przydadzą. Tak. Do pomocy. Finanse, fundusze, może tam przelać coś. Na dzieci, tyle dzieci jest naprawdę biednych, w ciężkich warunkach mieszkających. No może tak swoją energię spożytkować. Jestem za, ale... A tak jeszcze może dorzucę. Co to jest za radny, panie Szczepanie?
I tutaj aż mi się nasuwa sentencja Szekspira. Zły to ptak, co własne gniazdo kala. I ja ująłem podobną właśnie tezę na stronach internetowych i za to mnie spotkało jakieś tam odsunięcie, czy też zablokowanie, bo troszeczkę inaczej ująłem, że kto sieje wiatr, zbiera burzę, niestety. Zbiera burzę, bo później też czytamy, że kogoś coś spotkało złego. Ale jeśli ktoś sieje tą, teraz ładnie się mówi, mowę nienawiści, no to później tą burzę zbiera niestety. Niestety zbiera. I dlatego osoba publiczna, osoba, która funkcjonuje gdzieś, znana osoba, a tym bardziej radny, czy to miejski, powiatowy, czy gminny, powinien dawać przykład, powinien łagodzić obyczaje, a nie podkręcać atmosferę, bo i tak za granicą wschodnią jest wojna, powódź nas spotkała, tyle przykrości wokół jest. Ludzie zostali bez majątków, bez dobytku, bez grosza, staramy bez się pomagać fizycznie. A gdzie ja uważam, że zbyt mało jest powiedziane o pomocy psychicznej. Bo co z tego, że pomożemy fizycznie, jak ktoś ma psychikę zepsutą, jest zasmucony, jest zahejtowany. I co z takimi ludźmi? Po co mu pomoc fizyczna, kiedy on sobie z głową nie daje rady, a może za chwilę odejść, tak? Panie Szczepanie, być może nie zdaje sobie sprawy, że kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Zgadza się, a tym bardziej, że jestem żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnych, to wiem, czym to się wiąże. Panie Szczepanie, tak może już takim spuentujemy to wszystko na koniec. Takie ostatnie może pytanie. To jak to właściwie jest? Ten zarząd jest legalny, jest nielegalny, funkcjonuje czy nie funkcjonuje? To samo się dotyczy starosty, tak? Ja uważam i chyba wszyscy powinni uważać, i tak prawo mówi, że jest legalny, bo nie został odwołany. Tylko było wotum, które nie przeszło, ale w myśl przepisów prawa radni muszą teraz przegłosować. Było kilka razy w punkcie obrad sesji Rady Powiatu punkt dotyczący odwołania zarządu, ale niestety opozycja, widząc, że przegrają, wyszli zrywając kworum i widz czy mieszkaniec, patrząc na to, co się dzieje, może sobie pomyśleć, że zarząd jest nielegalny. Nie, jest legalny. Dlatego wyjaśniamy to widzom. Tak, jak najbardziej. Tylko teraz kwestia sporna może być i to pewno pójdzie do wojewody odnośnie przewodniczącego Rady Powiatu. To może być sporne i ja osobiście uważam, żebyśmy delikatnie do tego tematu podeszli, bo teraz tak, kto ma zwoływać sesję? Obecny jeszcze przewodniczący Rady Powiatu Marek Kociubiński, czy też wiceprzewodniczący w osobie Krzysztofa Biskupa, czy też Marka Olkiewicza, bo oni są zastępcami. Czy ta uchwała jest w obrocie prawnym, czy nie? Ja uważam, że nie jest. Ale żeby znowu nie było tak, żeby zaskarżenia będziemy przeciągać. Mieszkańcy będą patrzeć to, jak my łajamy się, tak? Szukamy dziury w całym i obrzucamy siebie nawzajem przepisami, unieważnianiami. Powinniśmy chwilę odczekać. Niech odpowiednie ciała zdecydują, czy to była uchwała ważna, nieważna, i idziemy dalej. Tak? I myślę, że po tym głosowaniu powinno być jak najszybciej głosowanie odnoszące się do zarządu, żeby nie było takiej wizji w społeczeństwie, że ten zarząd jest nielegalny, bo jest legalny. Wiadomo, że pracownicy, naczelnicy czekają, czy będzie głosowanie, nie będzie. Dużo osób, czy w szpitalu, zastanawia się, jak to będzie dalej i marnuje czas, bym powiedział, na to oczekiwanie. A jeśli było przegłosowanie, idziemy dalej, każdy zajmuje się swoją pracą, my też w komisjach działamy, idziemy, zarząd niech pracuje i tak powinno być dla dobra naszego wspólnego, bo Polska jest jedna i musimy nawet tutaj w Tomaszowie, w powiecie, też budować to dobro Polski. Dziękujemy za wyjaśnienia. Szanowni Państwo,
Pan Szczepan Goska, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tomaszowskiego, był naszym i Państwa gościem. Dziękujemy za rozmowę, Państwu za uwagę. Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu. Życzę bardzo dużo dobra dla wszystkich i optymizmu.